Wichrowe wzgórze odcinek 27. Halil uważa, że Zajneb wciąż udaje niewiniątko i że wszystko zaplanowała, żeby się zemścić. Dziewczyna chce uciec z domku, w którym zamknął ją Halil, żeby znaleźć dowody na swoją niewinność. Songul każe Tulej wrócić do pracy. Kobieta ma być jej osobistą służącą. Yusuf i Gulce chcą się lepiej poznać, żeby udawać przed rodziną, że są zakochani i wszystko o sobie wiedzą. Senas nie chce oddawać długu Gulten, więc musi wymyślić, jak się pozbyć z domu Gulce. Wichrowe wzgórze, odcinek 27. Streszczenie szczegółowe. Odcinek 27 zaczyna się od napiętej konfrontacji między Halilem a Zajneb. Halil przynosi jej dzbanek z wodą i szklankę, ale jego surowy ton nie pozostawia złudzeń, że nadal nie ufa dziewczynie. Zajneb, choć wyczerpana emocjonalnie, próbuje jeszcze raz przekonać go o swojej niewinności. Jak długo zamierzasz mnie tu trzymać? Pyta z wyczuwalnym w głosie zniecierpliwieniem. Dopóki nie przestaniesz kłamać, odpowiada Halil, jego oczy pełne są gniewu i rozczarowania. Choć jego słowa brzmią twardo, widać w nich cień zawahania, Zajneb próbuje bronić się, tłumacząc, nie kłamie. Próbowałam go powstrzymać. Mogę to udowodnić, ale nie pozwalasz mi tego zrobić, prawie uwierzyłem, że to nie ty doprowadziłaś do pożaru, ale więcej nie popełnię tego błędu, mówi Halil, zaciśniętymi pięściami próbując ukryć swoje emocje. Nawet jeśli Cemil przyznał się do winy, wiem, że to ty podłożyłaś ogień. Zaplanowałaś wszystko, ale nie jestem głupi, wiem, co próbujesz zrobić. Jesteś bardzo dobrą aktorką. Gdybym cię tak dobrze nie znał, nie zdałbym sobie sprawy, że grasz. Zajneb patrzy na niego z bólem w oczach, nie mogąc zrozumieć, jak mógł tak źle ją ocenić. Halil wychodzi z pokoju, zamykając drzwi na klucz, pozostawiając ją samą z jej rozpaczą. Zajneb planuje ucieczkę, po jego wyjściu Zajneb osuwa się na podłogę, opierając plecy o ścianę. Jej myśli krążą wokół nieporozumień i niesprawiedliwości, jakie ją dotknęły. Jak to możliwe? Wiadomość i zdjęcia, wszystko jest przeciwko mnie. Jakby tego było mało, zgubiłam telefon. Och, nie uwierzy mi. Co teraz zrobię? Nagle przypomina sobie, że wysłała SMS-a do Selmy, kiedy pojechała na farmę spotkać się z Bulentem. Wiadomość jest nadal w jej telefonie. Mogę mu ją pokazać, myśli, odzyskując nadzieję. Chcę zawołać Halila, ale zrezygnowana stwierdza, i tak by mnie nie wysłuchał. Ale mam czas. Jeśli uda mi się stąd wydostać i zdobędę telefon siostry, zanim tu wróci, wszystko będzie dobrze. Zaczyna rozglądać się po pokoju, szukając czegoś, co mogłoby jej pomóc. Pod dywanem znajduje kawałek kartonu. Jej umysł działa błyskawicznie, wsadza karton w szczelinę pod drzwiami, a spinką do włosów wypycha klucz z zamka, przeciągając go na swoją stronę za pomocą kartonu.
otwiera drzwi, czuje powiew wolności, ale to tylko początek wyzwań. Khalil, wychodząc, zamknął również główne drzwi. Zainab ucieka, ale wpada w ręce Khalila. Zainab nie traci nadziei. Znajduje okno, które nie jest całkowicie zamknięte, otwiera je i wyskakuje na zewnątrz. Niestety, los nie sprzyja jej ucieczce, w tym samym momencie do domu wraca Khalil. Widząc ją na zewnątrz, w jego oczach widać wściekłość, co ty sobie wyobrażasz, krzyczy, łapiąc ją za ramię. Zainab próbuje się bronić, mówić o wiadomości i dowodach, które chce mu pokazać, ale Khalil, zniecierpliwiony, ponownie zamyka ją w pokoju, nie dając jej szansy na wyjaśnienia. Następnie udaje się do pokoju dziennego, gdzie czeka na niego Eren. Obaj mężczyźni rozmawiają, podczas gdy Zainab krzyczy, prosząc, by ją wypuścić. Czasem jej głos cichnie, a Khalil z ulgą zauważa, zamilkła, wreszcie, mówi Eren, ale w jego głosie słychać niepokój. Nie wydaje mi się, żeby była to złość. Jesteś bardziej rozczarowany niż zły. Pamiętam, jaki byłeś, gdy Zainab do ciebie strzeliła. Byłeś pełen gniewu, ale teraz jesteś inny, Khalil, próbując ukryć swoje prawdziwe emocje, odpowiada stanowczo, nigdy nie uwierzę, że ktokolwiek z rodziny Aslanli może być niewinny. Kim ona jest, żebym mógł się nią rozczarować, jego słowa brzmią surowo, ale w głębi duszy walczy z uczuciami, które zaczynają go przerastać. Senas planuje upokorzenie Gulce, tymczasem Senas walczy z własnymi problemami. Siedzi przy stole, przeliczając wszystkie oszczędności i zdaje sobie sprawę, że nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, by spłacić dług wobec Gulten za złoto. Jeśli nie oddam jej pieniędzy, zdemaskuje mnie przed wszystkimi, wzdycha, czując rosnący ciężar na swoich barkach. Wtedy nagle przychodzi jej do głowy pomysł. Oczywiście, jeśli odeślę tę dziewczynę z tego domu, Gulten przestanie pytać mnie o złoto. Muszę postawić Gulce w takiej sytuacji, że Yusuf z niej zrezygnuje. No dalej, Senas, dasz sobie z tym radę, mówi sama do siebie, planując kolejny krok, by zniszczyć życie młodej mężatki. Czy Khalil zaczyna zmieniać zdanie? Wieczorem, gdy Zainab zasypia, wyczerpana wydarzeniami dnia, Khalil wchodzi do jej pokoju. Widzi ją, śpiącą na podłodze, zwiniętą w kłębek, jakby szukała w tym miejscu odrobiny pocieszenia. Kucając obok niej, przez chwilę przygląda się jej twarzy, na której widać ślady łez. Poprawia koc, którym była przykryta, delikatnym ruchem, a jego twarz na moment mięknie. Może przez chwilę zaczyna rozważać możliwość, że Zainab mówi prawdę, ale szybko odrzuca te myśli, wstając i opuszczając pokój. Martwiąca się Zumrud i determinacja Selmy, w tym czasie Zumrud, starsza nestorka rodziny Aslanli, coraz bardziej martwi się o nieobecność swojej wnuczki. Choć jej pamięć nie zawsze jest najlepsza, wyczuwa, że coś jest nie tak. Selma stara się ją uspokoić, obiecując, że wszystko się wyjaśni. Jednak sama również czuje narastający niepokój.
Myśli o wiadomości, którą otrzymała od Zajneb i zaczyna zdawać sobie sprawę, że może to być klucz do rozwikłania tajemnicy. Pytania bez odpowiedzi i zbliżające się starcie, Zajneb, mimo trudnej sytuacji, nie traci nadziei na to, że uda jej się oczyścić swoje imię. Przypomina sobie o SMS i e wysłanym do Selmy i planuje, że gdy tylko nadarzy się okazja, zdobędzie telefon siostry i pokaże dowód swojej niewinności Halilowi. Ale czy zdąży przed tym, jak intrygi Songul i Bulenta doprowadzą do jeszcze większych komplikacji? Senas, z kolei, jest gotowa posunąć się do wszystkiego, by ocalić swoje tajemnice, nawet jeśli oznacza to zniszczenie życia Gulce. Jej plan powoli nabiera kształtu, ale czy nie wywoła jeszcze większego chaosu, niż zakładała? Halil, choć na zewnątrz pełen gniewu i determinacji, zaczyna odczuwać wewnętrzny konflikt. Czy jego surowość wobec Zajneb to tylko zasłona dla emocji, których nie potrafi zrozumieć?